rodziny w sektorze numer 10 i strefie kibica. Od godziny 19.30 do zakończenia meczu można zgłaszać się jako dawca. Ja serdecznie zapraszam do tego w ten sposób, niezobowiązujący w żaden sposób. Można pomóc osobom potrzebującym, drodzy Państwo. Dlatego zapraszam serdecznie na trybunę główną, sektor rodzinny, sektor numer 10 i strefę kibica. Tam można zgłosić się jako dawca szpiku. W tym momencie pan Marcin Borski rozpoczął drugą część spotkania. Raz jeszcze zapraszam do głośnego dopingu, co najmniej takiego, jaki był w pierwszym połowie, a liczymy na jeszcze więcej, w końcu ostatni mecz w tym sezonie, proszę Państwa. Jeszcze dobrze rozpoczęła się druga połowa i w 46 minucie pada bramka dominującej, a to Rosji bawi się czekając z numerem 90. Wynik spotkania 1-1.
Polska opuścił Bartłomiej Kowalski, numer 16.
trzeciej minucie spotkania mamy kolejną zmianę w drużynie gości boisko opuszcza numer 90 Wiosek Walicki. Dziękujemy serdecznie za grę. A na boisku pojawił się numer 40 Jakub Świerczok. Zmiana w drużynie niebieskich. Dziękujemy serdecznie za grę zawodnikowi, który opuszcza boisko. Grający z nami w piątym, Marek Cięciu. Dziękujemy za grę w tym meczu i w całym sezonie. A
na boisku pojawia się najwyższy w 1990 Let's go!
Państwo, jak widać, do końca spotkania będziemy mieli emocje w dzisiejszym meczu. W 80 minucie to klamka na 3-2 dla drużyny Zawiszy, a nieautorem klamce zdobył 14 punktów Wygas. Stało się 3-2. Thank you.
16.